Witajcie! Dziś odpowiemy na Wasze pierwsze pytania. A pierwsze pytanie jest takie. Skąd pomysł na nazwę programu? Co to za pytanie? Jaka jest nazwa programu? To nazwa programu, pomysł jest z tego fajnego tego programu Ask, coś tam było. Pamiętam kiedyś. No a Bosko wiemy, bo jesteśmy Salezjanami, nie? A w Bosko, zapytaj Bosko. Czyli nie. Jakiego programu? Jak widzicie, nasi specjaliści nie bardzo potrafili odpowiedzieć na to pytanie. Nazwa tej serii, Ask Bosko, wzięła się od Was. To była jedna z propozycji młodzieży podczas kapituły młodych, która odbyła się niedawno w Czerwińsku. No to spokojnie, mi się podoba. Pytanie numer 2. Jak odkryć swoje powołanie? Cierpliwość, dużo modlitwy i zapytaj siebie, w czym jesteś dobry, co Cię pasjonuje, co lubisz robić, co Ci sprawia frajdę, w czym czujesz się dobry, dobra. Trzeba prosić Pana Boga o to, by dawał znaki, dużo się modlić, mieć oczy i uszy szeroko otwarte, pytać się, Panie Boże, co mam w życiu robić, gdzie jest moja droga, słuchać tego, co mówią inni, czytać Pismo Święte, być na Eucharystii. Trzeba się dużo modlić. Pytanie numer 3. Jak pogłębić swoją wiarę? Przede wszystkim przez z jednej strony codzienną modlitwę, ale ważne, żeby to było taka modlitwa, nie odklepanie Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, wierzę w Boga, koniec i z głowy. Nie, bardziej takie uświadomienie sobie, z kim ja rozmawiam, abyśmy na każdej modlitwie, nawet mimo zmęczenia i tak dalej, uklęknęli, czy tam usiedli, czy położyli się jak Ci wygodniej, z taką świadomością, Panie Jezu, Panie Boże, ja teraz rozmawiam z Tobą, Ty jesteś konkretną osobą, kimś konkretnym, kimś bardzo ważnym, kimś najważniejszym w moim życiu. Możesz czytać Pismo Święte, możesz zapisać się do jakiejś grupy przy kościele, czy to do oratorium, czy do ministrantów, czy do scholi młodzieżowej, czy do duszpasterstwa akademickiego. Oczywiście powinieneś też przystępować do sakramentów, do spowiedzi i do komunii. Warto też może się wybrać na jakieś rekolekcje rozeznania drogi życiowej albo inne, by spędzić trochę czasu po prostu z sobą samym, z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem. Trzeba się modlić, albo przynajmniej pół godziny przed snem, zostawić wszystko, no i myślę, że Panu Bogu. I z taką perspektywą dopiero zacząłem opowiadać, co u mnie, jak przebiega moje życie, z czym sobie nie radzę, za co dziękuję i tak dalej, i tak dalej. Ale dać też tę przestrzeń milczenia, ciszy. Panie Boże, teraz Ty mów do mnie. Teraz Ty mi powiedz coś ważnego. Jasne, pomocne w tym są, nie wiem, słuchanie konferencji, czytanie książek, jak najbardziej. Ale tak mi się wydaje, że moje budowanie relacji z Panem Bogiem, mój wzrost w wierze, no to jest w pierwszej kolejności polega na praktyce. Mojej osobistej praktyce spotkania się z Nim. Kolejne pytanie to, ile waży sutanna? Księdzem czy bez księdza? Tak na oko z 1,5 kilo. Z księdzem, za dużo, bez księdza. Nie przekraczasz 600 gram. Do ciężkich, no ona nie należy. Sutanna, nie wiem, 2 kilogramy. To zależy. Ja moja jest jedna jest cięższa, druga jest taka lżejsza, bo jak na pielgrzymkę, to mam taką lekko. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. W tym odcinku byłoby na tyle. Zapraszamy Was do komentowania, do lajkowania, do udostępniania naszych filmów i przede wszystkim do ich oglądania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.